to, że zaśpiewałam piosenki Breakoutów Miry Kubasińskiej, Tadeusza Nalepy, to jest jakby pełna logika, dlatego że są to artyści pochodzący z Rzeszowa i ja zawsze tak jakby zazdroszczę, ale też patrzę na miasto Rzeszów, które tak wspiera artystów, którzy są z Rzeszowa i wiem, że Rzeszów zawsze dba o swoich artystów i o tą pamięć. Przeżycie ogromne, słychać było, że po prostu rozkleiłem się całkiem. No ale Rzeszów jest naprawdę kochanym moim miastem dzieciństwa, młodości. Rzeszów to jest 200 tysięcy wybitnych jednostek, spośród których czasem wynagradzamy czy tytułujemy niektóre z nich. Zwłaszcza te osoby, które czasem z Rzeszowa wyjechały, ale nadal nasze miasto mają w swoim sercu i je promują, tak cudownie jak je promuje pan profesor Urbanik. Zatem to fantastyczny dzień. Fantastyczna rocznica i też wybitna postać jako zasłużony dla Rzeszowa. Rzeszów na mapie elektroradiologii w Polsce no jest na topie. To, co tutaj się udało stworzyć, naprawdę nie ma w tej chwili w Polsce. I nawet jak z tego, co się orientuję, niewiele takich placówek jest w Europie. To jestem z tego dumny. Miasto projektujemy teraz dla człowieka, dla nas, dla mieszkańców w pierwszej kolejności. Żeby nam się tutaj po prostu dobrze żyło, żeby jakość naszego życia była na wysokim poziomie. Z miejscami do odpoczynku, do rekreacji, do spotykania się wzajemnie. Taki zrównoważony, fajny sposób. Zatem no, nie będzie lepszego miejsca do mieszkania jak Rzeszów.